W tytule tych rekolekcji umieściliśmy takie hasło, że Bóg wierzy w człowieka. Jest to bardzo ważne, ponieważ trudno wierzyć w Boga, który nie wierzyłby w nas, który nie wierzyłby nam, który nie miałby zaufania do nas. To byłoby niemożliwe. Bardzo potrzebujemy kogoś, kto by nas nauczył wiary. Wiary nie tylko oczywiście w Boga, w siebie, w drugą osobę. Większość ludzi ma bardzo utrudniony start, jeśli chodzi o wiarę, ponieważ zaczyna od dalekiego, od chrześcijańskiego podejścia do życia. Ludzie wierzą w sny, ludzie wierzą, bardzo duża liczba ludzi wierzy w uczucia, w potęgę uczuć. Wierzą w uprzedzenia, w swoje jakieś osobiste przekonania czy czyjeś, wierzą głosom wewnętrznym, które w sobie gdzieś słyszą. Wierzą opiniom innych ludzi, wierzą wróżkom, horoskopom, to już są jakieś marginalia, ale wierzą też w swoje ideały czy idole. Potęga nauki, umysłu to też jakiś przedmiot wiary. Dlatego też ich życie przebiega w dużej niepewności, bo te wszystkie rzeczywistości są bardzo zmienne, niepewne. Nawet coś tak bardzo wydającego się stabilnie jak nauka. Teraz po raz doznaje jakiegoś przewrotu kopernikańskiego, wywracając wszystko do góry nogami. Właściwie trudno do końca wierzyć jakimś odkryciom, bo one za jakiś czas znowu zostaną podważone. Nie są pewne. Człowiek nie ma właściwie takiego jakiegoś gruntu, jakiegoś fundamentu do wiary pewnego. I stąd takie nasze życie jest pełne niepokojów, rozterek, wątpliwości, zwątpień, podejrzeń. Nigdy nie wiemy, czy dobrze czynimy, czy źle. Jesteśmy miotani przez lęki, zwątpienia, obsesje, zahamowania. To wszystko z tego powodu, że tą wiarę umieszczamy w dość niewiarygodnych miejscach. I niewiele nawet się nad tym zastanawiamy, bo tak jest cywilizacja nasza urządzona, żebyśmy specjalnie o tym nie myśleli. Żebyśmy myśleli o czymś innym, o pustej lodówce, czy o opłatach za ogrzewanie centralne, czy też o kłótniach polityków. No tak jesteśmy napędzani na to, właściwie nie na to, co najważniejsze. Jest w tym duży problem, bo później okazuje się, że mamy jakieś ogromne problemy psychiczne albo duchowe, czy nawet fizyczne, bo tą wiarę źle umieściliśmy. Ja osobiście uczę się wiary, bo nie mogę powiedzieć, że jestem takim człowiekiem, który ma taką absolutną wiarę, ale uczę się wiary od Boga. Ponieważ On, Bóg, nigdy we mnie nie zwątpił. Nie chodzi o to, czy ja w Niego zwątpiłem, ale On wiem, że nigdy we mnie nie zwątpił, bo mam na to dowody. Jednym z podstawowych dowodów, który mogę tutaj publicznie wymienić, to jest to, że zawsze mi wszystko przebaczał. Cokolwiek mu powiedziałem i wyznałem, to zawsze mi wszystko przebaczał. I moje grzechy nie spowodowały u niego niechęci do mnie. Nie zamknęły go przede mną. Nie przestał we mnie wierzyć. Przecież zdaję sobie z tego sprawę, że moje grzechy raniły naszą przyjaźń. Ale on nigdy nie przestał we mnie wierzyć. Stąd też tak myślę sobie po swojemu, że wierzyć to mieć nadzieję na przyszłość i to mieć bardzo dobrą nadzieję, nawet najlepszą, ale dlatego, że doświadczyłem wcześniej wiary Boga we mnie. Może to brzmieć dziwnie, ale tak, Bóg wierzy w to, że ja nie przestanę wierzyć w Niego. I to jest właściwie pierwotne dla mojej wiary. Wierzyć to też oczekiwać szczęścia, życia, które jest pełnią życia, nie jakąś namiastką życia. Kiedy mówimy o wierze, mamy na myśli przede wszystkim człowieka. Tak najczęściej się ujmuje wiarę. Wiara, czyli coś, co należy do człowieka. Ale ja śmiem twierdzić, że zanim człowiek uwierzy w Boga, to Bóg wpierw mu daje dowody wiary w tego człowieka. Przynajmniej tak to postrzegam w swojej wędrówce życiowej. Co to znaczy, że Bóg wpierw wierzy we mnie? To znaczy widzi moją przyszłość i to, co jest poza nią.
i wierzy, że ja do tego dojdę, że ja to wykorzystam wszystkie jego łaski, żeby się spełniło jego marzenie o mnie. Bo on ma jakąś wizję mojej osoby. Ja nie jestem jeszcze dokończoną wersją Augustyna Pelanowskiego. On mnie jeszcze uzupełnia, jeszcze poprawia. Jest dużo korekt, pęknięć. Pisze Benedykt XVI, papież w encyklice Spe Salvi o wiecznym życiu, że jest ono czymś do końca niepoznanym i że co do niej mamy jakąś docta ignorancja, taką światłą niewiedzę i wiemy i nie wiemy o tym. Ale właśnie chodzi o to życie wieczne, że tam w pełni będę sobą, dlatego że Bóg we mnie wierzy, że ja nie przestanę wierzyć w Niego. Niebo czy też życie wieczne jest tak wspaniałe, wiecie, że nie da się tego wyrazić ludzkimi słowami. Ten świat nie daje możliwości, by pojąć niebo. Piekło da się wyobrazić, ale nieba się nie da wyobrazić. Jest wiele obrazów, które przedstawia piekło. Ale niewiele widziałem takich przedstawień, które przedstawiają niebo. Są zwykle mdłe i dość nudne te wysiłki ikonograficzne. To nie jest tak. Ten świat jest za mały, żeby pomieścić nagrodę nieba. Bóg chce, żebym dotrwał do tego, żebym mu uwierzył, że to niebo, które on mi przygotował, jest wspanialsze niż mój wysiłek wyobraźni, by sobie to gdzieś wyobrazić. Bóg wierzy w to, że ja wierzę w niebo. Zdarza się, że życie wieczne, że ten wysiłek pójścia za nim, uwierzenia jemu, zaczyna się od jednego spojrzenia, od jednego faktu, od jednego wydarzenia. Czasem jedna rozmowa i orientuje człowieka nie tylko do śmierci, ale nawet na całą wieczność. Ludzie kochając się, rozpoczynając jakiś romans, jakąś historię miłości takiej, no, jaką spotyka się między mężczyzną a kobietą, zaczynają też właśnie od tego. Zaczynają od wiary w sobie nawzajem. Właściwie wierzą w to, w co oni wierzą? Wierzą w to, że ta miłość kiedyś stanie się nieprzerwana. Że ta miłość będzie do końca. Wierzą, że ta miłość ich przeobrazi się w długotrwałe szczęście. I ta wiara pozwala im siebie nawzajem znosić, poprawiać, kłócić się, kochać, całować, bo mają jakąś wizję przyszłości. Analogicznie jest między mną a Bogiem, między tobą a Bogiem. Z tym, że kiedy mężczyzna i kobieta mówią sobie na zawsze, to jednak oznacza to przede wszystkim do śmierci, bo jakby my z Pisma Świętego w niebie niestety, czy na szczęście, zależnie od punktu widzenia, nie będzie małżeństwa ani prokreacji. Czasem, kiedy więc ludzie mówią sobie na zawsze, no to właśnie chodzi o śmierć i tyle. Ale gdy na mojej drodze, na twojej drodze pojawia się Jezus Chrystus, szczęście wiecznego życia jest w zasięgu spojrzenia, co prawda, może mgnienia oka, ale ono nigdy nie przestanie istnieć. I nigdy Jezus nie przestanie widzieć nieustannie rozwijającej się miłości. On ma to po prostu na zawsze, ale nie do śmierci, poza śmierć. I tylko o tej miłości możemy powiedzieć poza śmierć, na zawsze. I teraz po tym wprowadzeniu, wiecie, posłuchajcie tego fragmentu, taki reportaż sprzed 2000 lat, ale nabrzmiały łaską. Oto Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 27 wiersz. Posłuchajcie. Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze, uczeni w piśmie, i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ja myślę, że ta wypowiedź Jezusa, to jest szczególnie na samym końcu, to jest taki dowód jego wiary w to, że nawet jakiś tam celnik, grzesznik może stać się kimś więcej niż sprawiedliwym, dlatego że Jezus Chrystus ma wiarę
w tego człowieka, że Jezus Chrystus ma wiarę we mnie i w Ciebie. Kiedy ja sobie przypomnę swoje komory celne, z których Jezus mnie wyciągnął, wstyd mi o tym mówić tutaj, to wiem, że to jest prawda, co tu jest napisane, bo tego doświadczyłem. Jest to jeden z tych fragmentów Biblii, w których tak wyraźnie widać, iż człowiek staje się godnym zaufania, w ogóle godnym zaufania, gdy spotka kogoś, kto mu naprawdę do końca zaufa. I że sami z siebie to też nie potrafimy wierzyć Bogu. Że potrzebujemy wcześniej doświadczyć tego, że Bóg we mnie wierzy. Wiary Boga. Zanim bowiem ten Lewi, czy też Mateusz, zaufał Jezusowi, zauważcie, wpierw Jezus wchodzi i dał dowód zaufania Lewiemu. Bóg, zanim otrzyma naszą wiarę w Niego, najpierw sam obdarza wiarą w nas, zaufaniem i powierza nam się z całkowitym oddaniem. I teraz pomyśl o tym, czy to do Ciebie dociera dzisiaj wieczorem, że Bóg w Ciebie wierzy. Tak spróbuj całym swoim umysłem, jestestwem, duszą uświadomić sobie taką prawdę, że Bóg patrzy na mnie i On nie wątpi we mnie. Ufa mi, że nie zniszczę tej przyjaźni, którą On mi daje. Pomyślcie, gdyby Jezus wszedł do komory celnej, do tego Lewiego Mateusza, przymknął badawczo oczy tak niedowierzająco i powiedział: Lewi, mam wątpliwości, czy mogę Ci zaufać. Ja myślę, że Mateusz nie wstałby z tej komory celnej. Nie rzuciłby wszystkiego. Nie poszedłby za Nim. I nie wiem, czy w ogóle by wyszedł ze swoich grzechów. Czy w ogóle byłby apostołem. Mam wątpliwości nawet, czy dostałby się do nieba. Dlaczego? Bo Bóg miał wątpliwości co do Lewiego. I wtedy Lewi nie ma też wiary w siebie, wiary w Boga, wiary w cokolwiek. Ja potrzebuję bardzo wiary Boga we mnie. Bo na tej wierze dopiero buduję moją wiarę w Jego miłość. Takie jest moje doświadczenie. Po 1548 spowiedzi, kiedy widzę, że Bóg mówi: przebaczam Ci. Ja mówię: ja dziękuję. Kto może mnie tak kochać? Niekiedy od jednego spotkania, od jakiegoś takiego spojrzenia wyjątkowego, które jest bardzo autentyczne, wiarygodne, które nie jest udawane, może zależeć wszystko, kiedy dostaję dowód prawdziwej wiary Boga we mnie. Czyli prawdziwej też miłości oczywiście. Ja w tym fragmencie widzę, że Jezus nie narzucił swojej władzy Lewiemu. To nie było jakieś przymuszone. I On nie narzuca swojej władzy mnie i Tobie, lecz proponuje On schronienie w swym sercu. Lecz zanim rzucimy się w Jego serce, On najpierw pragnie oprzeć swoją głowę na mojej piersi. Potrzebuje mojego przyjęcia, mojego zaufania, wiary, że Go nie odtrącę. On nie udowadnia mi nigdy mojej słabości. Wiele razy przekonałem się o tym, że Bóg nie ma zamiłowania w tym, żeby mi palcem wytknąć moje grzechy. Kiedy ja je szczerze wyznaję, to On przymyka oczy. Wzmacnia mnie łaską. Wzmacnia moją wiarę w samego siebie, wierząc mi. Mimo tego, że tyle razy go zawiodłem, On mi wierzy dalej. Kiedy Jemu się oddaję, nic nie tracę. To mnie tylko ubogaca. Ale zanim Jemu się oddałem, ja poczułem, że On najpierw mnie się oddał. To było rozbrajające. Nie wytykał mi pomyłek, błędów, grzechów, potwornych czynów. Zakrywał wszystkie moje obłędne wybory, wstydliwe doświadczenia, zupełnie jak Sem i Jafet, którzy weszli do namiotu Noego i przykryli jego nagość. Taki jest Bóg wobec mnie. Nie zmusza mnie do tego, abym czynił coś, czego ja nie chcę, czego się potwornie boję, przed czym drżę. Nie zmusza mnie.
Jego duch jest zawsze duchem propozycji, wyrażający się w słowach jeśli chcesz. Nikomu nie powiedział musisz. Jeśli chcesz. I widzę, że on raczej się oddaje w ręce człowieka najpierw, zanim człowiek rzuci się w jego ramiona. Pokazuje, jak to uczynić. Kiedy stał się człowiekiem, syn Boga, to pierwszą rzeczą, którą zrobił, to nie zrobił to, że wziął Maryję Józefa w swoje ramiona. Tylko on się w te ramiona im oddał. W postaci tak bezbronnej i kruchej, że mogli wszystko z nim uczynić. Czyli uwierzył tym ludziom. Zaufał tym ludziom. I na tym zaufaniu Boga do Maryi i Józefa, Maryja i Józef budowali wiarę dopiero w samego Boga. Bardziej oczekuje ode mnie przyjaźni niż doskonałości. Taki był, gdy przyszedł do Lewiego. Lewi. Jak widzieliśmy w tym tekście, Lewi był celnikiem, czyli kimś, kogo bardzo zajmowały pieniądze. Ale nie o to chodzi, że on był skąpy. Chodziło o coś innego. Przemedytujmy takie słowo, nawet w języku polskim to brzmi... To dużo wiele mówi po prostu. Słowo winny. Winny może oznaczać kogoś, kto ma dług finansowy, a zarazem winny może oznaczać kogoś, kto ma dług w sumieniu. Ja się czuję winny albo jestem winny. Czuję się winny jakiegoś czynu, który popełniłem. Jestem winny komuś 500 zł. To samo słowo. I ta dwuznaczność tego słowa być może jest jednym z kluczy do zrozumienia tej tajemnicy zawartej w tym fragmencie o Mateuszu. Podobna zbieżność zachodzi w Biblii. Często długi finansowe w przypowieściach dotyczą także długów moralnych. Jezus czasem budował niektóre przypowieści o dłużnikach, chcąc dać do zrozumienia, że ktoś ma zadłużenie moralne. Że ktoś ma po prostu poczucie winy. Ktoś więc zamknięty w komorze celnej, to ktoś zamknięty w sobie. Ktoś bardzo osamotniony. Ktoś bardzo obciążony poczuciem winy. Niekoniecznie winy spowodowanej tym, że zgrzeszył. Może winy spowodowanej tym, że na przykład nie jest kochany. Czasem tak jest, że ktoś się czuje winny dlatego, że nikt na niego nie patrzy. Albo że nikt w nim nic nie dostrzega wartościowego. Albo że nikt mu nie powiedział, kocham ciebie. To wystarczy, żeby czuć się winnym, żeby czuć się niepotrzebnym. Żeby pomyśleć o sobie, coś ze mną jest nie tak, skoro nie jestem godny miłości. I ja myślę, że do dziś jest wielu takich osób. I jeszcze ich wiele będzie. Co sprawia, że człowiek zamyka się w sobie? Bo ta komora celna, jak się domyślamy, jest takim obrazem zabarykadowania się w sobie. Poczucie zadłużenia, czyli poczucie winy. Poczucie winy, jak powiedziałem, może być rzeczywiste, może być też wyimaginowane. Można się czuć winnym, gdyż faktycznie ciąży jakieś przewinienie mocne na mnie, ale można się czuć winnym z tego powodu, że inni mnie takim czynią. Na przykład obwiniają mnie o coś, czego nie zrobiłem, szantażują mnie, deprecjonują, wzbudzają we mnie poczucie winy. Wszyscy dobrze wiemy, bo tak już poszła świadomość naszego społeczeństwa, że takie postawy są związane z tym najwcześniejszym okresem naszego życia, z dzieciństwem. Szczególne znaczenie ma w ukształtowaniu się takiej postawy rodzic, który ciągle wyraża na przykład niezadowolenie z dziecka, albo w ogóle nie wyraża zadowolenia z dziecka. Ciągle je kontestuje, systematycznie krytykuje, nieustannie karci, odpycha, wyśmiewa, pomija, lekceważy, a co może coraz częstsze jest, molestuje, bije, opuszcza. Dziecko nie potrafi sobie poradzić z tymi uczuciami, nie wie co sądzić o sobie, skoro jest obiektem takich oddziaływań dorosłego człowieka. Więc czuje się najczęściej winne, zamyka się w sobie, w komorze celnej. Kto może go z tego wydobyć? Dziecko nie ma szans obrony, nie jest dorosłym człowiekiem. Ale tak właśnie jest, że dziecko nie ma obrony, nie ma szans na obronę, nie ma szans na dorównanie wymaganiom rodziców. Czuje się nieustannie winne,
jednocześnie ma taką ogromną potrzebę odzyskania zainteresowania, uwagi ojca czy matki i może zrobi nawet może wszystko, żeby odzyskać tą uwagę. Czasem to wszystko znaczy przekroczyć pewne granice normalności. Niestety po takiej tresurze, takim dziecku, po jakimś czasie nie pozostaje nic innego, tylko skłonność do tego, żeby czynić tak samo, czyli naśladować rodziców. I zdarza się, że również zaczyna kontrolować innych wokół siebie. I teraz odnieśmy tę uwagę do celnika Mateusza, być celnikiem, być zamkniętym człowiekiem. Co tam mogło się zdarzyć w jego dzieciństwie, że się tak zabarykadował? Być celnikiem to, wiecie co, to idealna okazja, by ukryć przed sobą i przed innymi swoją potrzebę bycia dostrzeganym i naśladować ojca czy matkę w kontrolowaniu innych. To jest sprzeczne. Jest tu gdzieś zauważalny ten schemat powtarzalności takiego toksycznego wychowania, nikogo blisko, a z drugiej strony to łaknienie, żeby ktoś mnie zobaczył i jednocześnie zaprzeczanie temu. Być może to, co powiedziałem, na pewno w niepełny sposób, jest jakimś wyjaśnieniem historii Mateusza. Bo zobaczcie, ten wybór zawodu, bycie celnikiem, to jest pozbawianie innych wartości. Zabieranie cła, zabierał pieniądze. Ale pieniądz to bardzo szeroki symbol. Pozbawiać kogoś ceny. Czynić kogoś bezwartościowym. Skąd taka skłonność u tego człowieka, żeby wszystkich pozbawiać wartości? Żeby zdzierać cło. Ścigał dłużników. Być może sam się czuł zadłużony, opodatkowany w sumieniu, bezwartościowy, niezauważony. Jest to ktoś, tak mi się wydaje, kto pragnął zabłysnąć, zasłużyć, zrobić na kimś wrażenie, a jednocześnie z tych wszystkich pragnień się wycofywał, bo jest w jakimś systemie, ale gdzieś ukryty, w jakiejś komórce. Źle się miał i widział jedynie zło. Wszystkich uważał za cenniejszych od siebie, dlatego wszystkich pozbawiał wartości. Może zazdrość. Ale zazdrość, jak wiemy z definicji, jest przeżyciem ominięcia w miłości. Czyli ktoś go gdzieś dawno temu omijał, nie zauważał. Czuł się niedostrzegany, czyli niegodny tego, żeby na niego patrzeć. Żeby na niego nawet spojrzeć. Oto wybór zawodu czasem w naszych czasach również też jest podyktowany tymi wydarzeniami bardzo wczesnymi, trudnymi, z którymi sobie nie możemy poradzić. Nie muszę brać pieniędzy, aby pozbawiać kogoś wartości. Mogę na przykład kogoś obmawiać, nieustannie, chronicznie, non-stop. I to też jest rodzaj ściągania podatku. Wtedy też jest celnikiem. Można drugiego człowieka zubożyć słowem, a nawet zniszczyć przezwiskiem, wyśmianiem, obmową, oszczerstwem, złorzeczeniem. To są bardzo bolesne grzechy, chociaż nie bolą fizycznie. Księga Seracha mówi o tym, że słowo łamie kości, a miecz rani ciało. Czyli że słowo jakby głębiej jeszcze wchodzi w człowieka i łamie jego konstytucję, jego konstrukcję taką duchową. Słowo jest potężną bronią w tym świecie. Mowa ma wyjątkowe znaczenie w naszym życiu. To, czy mówimy i czy nic nie mówimy. Zauważcie, Jezus wchodzi do komory celnej i nie nawiązuje jakiegoś specjalnego dialogu z Mateuszem. Mateusz nie jest w stanie za bardzo mówić. Jest sparaliżowany. Jezus mówi. I Mateusz w milczeniu wychodzi. Tyle potrafi. Nie umie mówić. Nie umie się komunikować. Umie tylko zdzierać z kogoś cenę.